powiedzieć, chuchucha, nam zima nie straszna. Nasz gość, pan Krzysztof Nowacki, wyciągnął mnie na dwór. Jasne, że na dwór. Ale jest ładnie. Oczywiście, że jest fajnie. Wiecie, jaka Polska jest wspaniała? Jak tu jest ten śnieg, zieleń przysypana, słoneczko nam świeci. Nie ma piękniejszego kraju na świecie. Prawdziwy optymista. Oczywiście, że tak. Nie dostał pan szoku termicznego, bo podróżował pan teraz po Indiach. Więc tak, słuchajcie, kochani, na tym rowerku objechałem kawałeczek Indii, dwa razy większy od Polski. Przez 2,5 tygodnia samego pedałowania zrobiłem 1800 km po Rajasthanie. Pierwszy dystans nocą 260 km. A potem były mniejsze dystanse. Jak przyszła pustynia, to były dystanse po 70 km, ale przy przeciwnym wietrze, przy piasku w oczach, w tym momencie musiałem kupić, o, zobaczcie, pustynne okulary indyjskie. To takie prawdziwe. O, takie, nie! O, czapka od sponsora też mi się przydała, także to wszystko zbliżenie pasuje. Okulary były niezbędne po to, żeby piasek nie leciał w oczy. No faktycznie. No, a skąd pomysł w ogóle na Indie? Skąd? Czaiłem się na to od 2 lat. W końcu trafiłem tani bilet za $500. No to mówię, jadę. Jeszcze nie wiedziałem, w jaki sposób to zrobić. Czy kupić tam motocykl, czy tam kupić rower. No i zdecydowałem się zabrać swój. Spakowałem go do bagaży. Przewiozłem go bezpłatnie, tylko musiałem go mocno zwinąć. Potem go zamontować z powrotem. No i jeździłem tam. Byłem sensacją w Indiach większą niż Taj Mahal, czyli jak byłem pod tym grobowcem słynnym w Agrze, no to Hindusi chcieli sobie robić zdjęcia ze mną, a nie na te grobowce. Także byłem sensacją niesamowitą. Białas na rowerze, w ich ruchu ulicznym, na tych małych miejscowościach, wioskach. Także polecam. Jak Hindusi reagują na turystów? Są przyjaźni? Ludzie są wszędzie tacy sami. Jeżeli ktoś panuje dobrą energią, uśmiechem, pozytywnie jest nastawiony, no to samo dostaje z powrotem. Hindusi w ogóle są jak dzieci. Uwielbiają się śmiać, dobrze bawić, cieszyć. I ja tym bardziej. A niech mi nam opowie pan o tym fenomenie świętej krowy. Świętej krowy. No wszyscy pytają o tą świętą krowę, ale to tak naprawdę to nie jest święta krowa. Jak ja pokazywałem zdjęcia z naszego park safari ze Świerkocina, nie? To oni największy ubaw mają, jak oni zobaczyli tej krowy tam w tym zoo safari. Ich krowy to są takie wielkie bydło z takimi rogami. I teraz tak, ona święta jest, bo ona jest wielka. Ona prawie tonę waży, czyli nawet jak ciężarówka ma w nią uderzyć, to woli ją ominąć. I na tyle ona jest święta. A tak to ją wszyscy pałami tłuką i przepędzają. No, a z tej świętej krowy to oni biorą co? Za przeproszeniem, gówno. Bo suszą to, służy to do opalania w kuchniach domowych, czyli proszę sobie wyobrazić, że pani domu jedną ręką bierze to łajno, podkłada pod palenisko i potem tymi samymi rękoma robi te ciapaty, czyli te placki. Aha. No, z tego domy lepią, wszystko robią, wielkie ciężarówki to wożą. Czyli największym bogactwem Indii naturalnym jest łajno. A jakieś ciekawe przeżycia. Ciekawe przeżycia. Ojejku, każdy dzień dla mnie był ciekawy. Uważam, że najpiękniejsze, co w Indiach jest, to są ludzie. Ludzie przyjaźni, życzliwi, otwarci, skłonni do pomocy. Drugie to przyroda. Niesamowita przyroda, zwłaszcza w tych terenach dzikich, gdzie byłem na pustyni, jeździłem wielbłądami, miałem okazję popatrzeć te antylopy, pawie dzikie, duże antylopy, orły gdzieś tam latające, papugi, tak jak u nas wrony, także to mnie nastrajało. No i zabytki kultury materialnej, czyli te wszystkie pałace, forty, uliczki, hawele, czyli pięknie zdobione kamienice, misterny kunszt, nasza Europa się przy tym może schować. Takie tam bogactwo rzeźbienia w tym kamieniu, w tym wszystkim, taka misteria, przepych, naprawdę. Zamyśliłam się, przepraszam, a pan tak ciekawie opowiada. Panie Krzysztofie, nie myślał pan, żeby książkę kiedyś napisać? Tak, ale szkoda mi czasu na pisanie książek. Jak będę stary, nie będę się mógł ruszać, nie będę mógł robić nic ciekawego, to może będę pisał. No, przywiążemy pana do fotelu, bo pan ciekawie opowiada. Nie, chcę. Pan to wszystko nam opisał. Może jakiś blog? Nie, no mam wszystko umieszczone na Facebooku, gdzie starałem się zdjęciami
zademonstrować to, co robię fajnego, plus krótkie opisy. Myślę, że kto wejdzie na mojego Facebooka, na Facebooku Krzysztof Nowacki i sobie trochę poogląda. Tak, oczywiście jest w publicznym katalogu i obiecuję publicznie, że każdego tam dopuszczę i każdy, kto zada mi jakieś pytanie fajne, odpowiem na wszystkie pytania. Jakie plany teraz? Plany? Plany to teraz pozyskać jakiś fajny bilet na maj-czerwiec. No i co? Zaproszenia mam do Bangladeszu, do Chin. Poznałem nauczyciela buddyzmu z Butanu. Obiecał mnie uczyć buddyzmu i angielskiego, bo angielski jest kiepski, ale gadam po całym świecie. Także świat jest piękny, otwarty, ale generalnie dalej Azja. Czego ludzie się boją, żeby tak podróżować jak pan? Czego się ludzie boją? Chyba człowiek najbardziej się boi drugiego człowieka. A to niepotrzebnie. Ludzie wolą siedzieć w ciepłych papciach przed telewizorem, czytać gazetę bądź przed internetem. Tak nie lubią za bardzo wychodzić, a tym bardziej zapuszczać się gdzieś tam aż na drugi koniec świata. Po mojemu zamknąć się w czterech ścianach i odbijać się od jednego ekranu komputera do ekranu telewizora i z powrotem, to jest powolne umieranie. No to panowie i panie, ruszamy się sprzed telewizora, sprzed komputera i co, do Indii? Do Chin? Niekoniecznie. Wystarczy wyjechać na miasto. Już jest ekstremalne przeżycie, jeżdżenie po tym na rowerze. My sobie jeszcze wysłuchamy pana szczegółowej rozmowy z Jackiem Suchińskim. Był pan gościem Radia Malbork. Oczywiście, tak. Tak, tam opowiadał pan bardzo ciekawie. Ja na razie panu bardzo dziękuję. No, życzę przede wszystkim powodzenia. No i czekamy na pana po następnej podróży. Oczywiście, będę się prezentował. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.